Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z marką Rimmel. Będę chciała zaprezentować Wam trzy sposoby na to, jak zmienić makijaż dzienny w makijaż wieczorowy. Jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam Was serdecznie. Oczywiście już tutaj makijaż twarzy mam zrobiony, żeby było szybciej. I zaczynamy od brwi. I tutaj do tego celu wykorzystuję sobie taką paletkę, która mi się bardzo fajnie sprawdzała już wcześniej, nazywa się Brow This Way. I tą paletką wypełniam sobie brwi. Oczywiście każdy tutaj wedle intensywności zrobi tak jak lubi. Ja natomiast, jak wiecie, no też lubię troszeczkę bardziej podkreślić brwi, więc ja sobie troszeczkę tutaj nadałam większej intensywności. Następnie przechodzę do żelu również z serii Brow This Way i utrwalam sobie to, co wcześniej nałożyłam. Muszę przyznać, że bardzo fajnie mi się te produkty sprawdzają. No i teraz jeszcze oczywiście wyczesuję i dbam o to, żeby każdy detal mi się podobał. Teraz matowię łuk brwiowy za pomocą pędzelka z Zoeva i za pomocą oczywiście zwykłego pudru w takim cielistym kolorze i przechodzę do paletki. I tutaj używam najpierw takiego cienia, który jest odrobinkę perłowy i nakładam go palcem na taką główną część powieki i myślę, że to jest bardzo fajny trik do makijażu dziennego, żeby to zrobić na szybko. Następnie, jeżeli chodzi o załamanie powieki, to tutaj pędzelek do blendowania i tym pędzelkiem do blendowania nakładam i od razu rozcieram najciemniejszy cień z paletki po to, aby delikatnie zaznaczyć właśnie załamanie i żeby troszeczkę podkreślić głębię spojrzenia. No i to samo oczywiście wykonuję na drugim oku. I teraz tuszujemy rzęsy maskarą Wonderful Lashes z Rimmel i tutaj muszę Wam powiedzieć, że też ta maskara bardzo mi przypadła do gustu ze względu na to, że ma szczoteczkę silikonową i mi się bardzo fajnie z takimi szczoteczkami pracuje. Także w sumie ja jestem niewymagająca w zakresie maskar, ale jeżeli mają właśnie taką fajną szczoteczkę, to jest spoko. No i teraz wykańczam sobie makijaż twarzy kosmetykami do wykańczania makijażu twarzy, czyli bronzerem, różem, rozświetlaczem. I za chwileczkę pokażę Wam jeszcze pomadkę, której użyję do wersji makijażu dziennego. Jest to również pomadka od Rimmel. Ma ona taki dość fajny, dziewczęcy kolor. Wydaje mi się, że taki makijaż na co dzień jest całkiem spoko. I oczywiście opcjonalnie możecie przykleić rzęsy. No i teraz, co zrobić, jeżeli chcemy go zmienić na wieczorowy? Po prostu bierzemy, zmazujemy usta i bierzemy czerwoną pomadkę po to, aby nadać naszym ustom troszeczkę więcej jednak takiego wieczorowego looku. I to jest mój pierwszy sposób na to, żeby właśnie szybciutko zmienić makijaż dzienny w makijaż wieczorowy. Kolejny krok, który możecie zrobić, to może być kreska, a usta mogą pozostać, więc będą dwa elementy. No i tutaj do tego celu używam takiego bardzo fajnego linera, który mi się też świetnie sprawdza do tego, żeby szybciutko sobie wyrysować kreskę. Powiem Wam szczerze, że dla osób początkujących może też być to bardzo fajna propozycja, ze względu właśnie na to, że bardzo łatwo i precyzyjnie jednocześnie robi się właśnie tę kreskę i jak możecie widzieć, jest to szybki zabieg, a jakże dodający jednocześnie wieczorowego akcentu makijażowi. Ostatnia moja propozycja to Smoky. Ja w tym celu użyję tej samej paletki, ale po prostu przejdę do tego bordowego cienia i wklepię go na ruchomą część powieki pędzelkiem płaskim, syntetycznym i oczywiście później rozetrę ten cień, tak żeby troszeczkę przydymić to oko i tak żeby troszeczkę dodać temu makijażowi pazura. I w taki sposób sobie to wszystko wykończę. Także ostatecznym efektem będzie właśnie smoky i będzie to ostatnia propozycja tego, jak ja zmieniłabym na szybko, bez zbędnej roboty i też bez demakijażu przede wszystkim, zmieniłabym makijaż właśnie dzienny w makijaż wieczorowy. Koniecznie dajcie znać, która z propozycji przypada Wam najbardziej do gustu. Trzymajcie się ciepło, pa! But I